Dzień dobry. Boże Słowo przeznaczone do wsłuchania się na dzisiejszy dzień, 19 stycznia, jest zapisane u proroka Izajasza w 61 rozdziale, 1 i 2 wiersz oraz u ewangelisty Mateusza w 5 rozdziale, 4 wiersz. Pan posłał mnie, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jak na pewno zauważyliście, mowa jest o smutku. Ja mam nadzieję, że ten dzień dzisiaj nie będzie dla nikogo z nas dniem smutnym, ale faktycznie często zdarza się, że smutne dni przychodzą. Dzisiaj na przykład są urodziny bliskiej mi osoby, która zmarła w ubiegłym roku i zamiast dnia radosnego, jak zawsze to było, jest to taki dzień troszeczkę smutny, dzień przeznaczony, czy będzie to dzień przeznaczony na refleksje, na wspomnienia, na te dobre wspomnienia, po to, żeby smutno nie było przede wszystkim. I myślę, że w takim naszym doświadczeniu codziennym zdarzają się właśnie też te smutne dni. Dni żałoby, dni choroby, dni tęsknoty za kimś bliskim, dni, no chociażby takie jak teraz, związane z pandemią, kiedy myślę, że wszystkim nam coraz bardziej doskwiera to, a szczególnie dzieciom najmłodszym, że nie mogą pójść do szkoły, nie mogą spotkać się z rówieśnikami, że tylko na ekranie czy monitorze komputera bądź jakiegoś innego urządzenia to spotkanie jest możliwe. A kiedy już to spotkanie się dzieje, jak na przykład na nabożeństwie i to też z nielicznymi, jest nam smutno, bo widzimy tylko oczy i czasami te oczy się śmieją, czasami wyrażają przygnębienie. Nie widzimy ust, a usta, ta dolna część twarzy, to jest właśnie bardzo często ta intensywna mimika, to jest uśmiech, to jest radość, usta w różny sposób się układają i różne emocje wyrażają. I też jest smutno, że nie widzimy się w pełni, że nie widzimy się całkowicie. Smutek jest takim, można powiedzieć, normalnym, doczesnym doświadczeniem. Raz jest go więcej, raz jest go mniej i skala doświadczania smutku, przygnębienia jest oczywiście bardzo różna, bardzo bogata tutaj. Na dzisiejszy dzień otrzymujemy słowo, które nas zapewnia. Z jednej strony prorok Izajasz, że Pan Bóg posyła, żeby pocieszać, i że błogosławieni są ci, którzy są smutni, albowiem oni będą pocieszeni. I tak sobie myślę, że faktycznie różnych smutków doświadczamy w naszym życiu. Różnych smutków doświadczamy w dobie pandemii. Ale co jest ważne? Ważne jest to, żeby pamiętać, że one są tylko chwilowe. Że te nasze smutki, smuteczki, ale także i rozpacz niejednokrotnie, są doświadczeniem tych kilkudziesięciu lat doczesności, tych kilkudziesięciu lat życia tutaj na ziemi. I czasami możemy powiedzieć, podsumowując czyjeś życie, że to faktycznie było pasmo nieszczęść, rozczarowań, przepełnione smutkiem. Ale pamiętajmy, że to nasze życie to jest ledwie drobny wycinek tego wszystkiego, co nas czeka w Bożym Królestwie, tego wszystkiego, co jest przyszłością, którą Pan Bóg dla nas planuje, przyszłością, której doświadczymy dzięki śmierci i ofiarowaniu się na krzyżu Jezusa Chrystusa. I tak sobie myślę, że nawet jeśli teraz bywa smutno, no to przecież przygotowujemy się na czas radości, na czas optymizmu, na czas uśmiechu, na czas, gdzie nie będzie rozczarowań, gdzie nie będzie żałoby, gdzie nie będzie choroby, gdzie nie będzie tęsknoty, bo będziemy rozmawiali z Panem Bogiem twarzą w twarz, tak jak niegdyś Mojżesz. I myślę, że to jest pocieszenie. I myślę, że to słowo, które może i nawet w doświadczeniu smutku nas dotyka, jest słowem, które dodaje duchowego optymizmu. I tak jeszcze sobie myślę, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że dla mnie to taki też trochę smutny dzień, to myślę sobie, że kiedy spełnią się Boże obietnice, no to przecież spotkamy się z tymi wszystkimi, za którymi dzisiaj tęsknimy. I to jest pocieszenie. Moi drodzy, pocieszenia w Bożym Słowie na dzień dzisiejszy z całego serca mocno i gorąco Wam życzę. Zostańcie z Bogiem.